Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 6 odcinku nagram dla was grę Fishing Clash i na szybki jego pozdrowie wszystkich i złowię 20 ryb. A więc słuchajcie, pozdrawiam Golden Boya, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Cichy Podłoga M, pozdrawiam Gabrycie Paruńską, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Senuja, pozdrawiam Wirkowskiego, pozdrawiam Czarny 337, pozdrawiam Marikson, pozdrawiam Itzkrofi, pozdrawiam Hubi Podłoga Szotę, pozdrawiam Hubert O, pozdrawiam Zimny Dunion, pozdrawiam Szalone, pozdrawiam Adrian Midas, pozdrawiam Jone, pozdrawiam Pestoksza, pozdrawiam Przemo.pl, 18 Podłoga V12, pozdrawiam Toja M8, pozdrawiam Kolczulito, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Fafiantę, pozdrawiam Natan KTH, pozdrawiam jeden Wikun 1, pozdrawiam Kubę Kubalewskiego, pozdrawiam Jakuba Sakowskiego, pozdrawiam Rado 1414, pozdrawiam Oliwka 33, pozdrawiam Junego, pozdrawiam Propica, pozdrawiam Jimmy Kimini, pozdrawiam Kłyki, pozdrawiam Dreda, pozdrawiam Grubsona, pozdrawiam Dominion 23, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Imbeja Bombasa Ocas, pozdrawiam Lunę, pozdrawiam Daisy, pozdrawiam Kuraide Suku, pozdrawiam Heika to Blade, pozdrawiam Elu Wetokondzi Zimale na Kółkach, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Magdalenę, pozdrawiam Junię, pozdrawiam Docie, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Adi, pozdrawiam Agatę, pozdrawiam Junię, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Maro, pozdrawiam Smronę, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Monikę Szczepańską, pozdrawiam Pawła Cichockiego, pozdrawiam Dominika Krawczyka, pozdrawiam Davida, pozdrawiam Webę, pozdrawiam Trips, Podłoga 152, pozdrawiam La Flamę, pozdrawiam Bogus The Rip Good, pozdrawiam Wasu, pozdrawiam Skonka, pozdrawiam Matizo 46, pozdrawiam Hanukę Hujondro, pozdrawiam Taki Tambot, pozdrawiam Szarka Szarka, pozdrawiam Szczura, pozdrawiam Piotra Stuchego, pozdrawiam Pato Koła Koko Fan, pozdrawiam Gimak 92, pozdrawiam Kosko, pozdrawiam Kolczun, pozdrawiam Krzysztofa Bobuszczyka, pozdrawiam Wręgusa, pozdrawiam Crazy Cola TV, pozdrawiam Papryka, pozdrawiam Wafar Gaminga 21, pozdrawiam Merfixa, pozdrawiam Franka Golonka, pozdrawiam Kubackiego, pozdrawiam Michała Falkowskiego, pozdrawiam Sanserapowanie, pozdrawiam Ninja Quarti, pozdrawiam Henry K, pozdrawiam Gościa, pozdrawiam MK Niga, pozdrawiam VV5, pozdrawiam Maciusia, pozdrawiam Gargulca z Szamotu, pozdrawiam Arce, pozdrawiam HK Sky, pozdrawiam Paweł Spriner i pozdrawiam Witka. I to tyle. To teraz przechodzimy do łowienia ryb. Na przykład żółtego nas teraz łowię, zarzuć. Każde ryby będą inne, w zależności od tego, co łowimy. Uwaga. Znowu ta sama wioska, nie. Ja chyba zaraz ją wymienię na coś innego, bo to naprawdę jest nie do zniesienia. To coś zdumiewającego. Żółtogon. Dobra. Przejdźmy gdzieś. Może to. Załóż. O tak. I teraz wybieramy coś tutaj. Basa czarnego. Właśnie tą rzeczkę chciałem przetestować na filmiku dla was, widzowie. A nie byle jakie plażyczki. Dobrze, złowiłem chyba basa czarnego. Dobra, to teraz basa niebieskiego pora złowić. 20 ryb dzisiaj złowię, już dwie ryby złowiłem. Cierpliwości widzowie, to podziała na pewno. Ten sposób podziała z łowieniem ryb, bo ja na haczyki je biorę. Taki to jest mój sposób. To już moja uwaga, trzecia ryba. Bas niebieski. Dobra, teraz szybko lecimy. Bas błękitno strzeli. Niech będzie ta ryba. Zobaczymy jeszcze jakie inne rodzaje ryby złowię. Ale filmik będzie dość długi. Tylko szybko, bo ja niedługo muszę iść do kina. Pamiętajcie o tym widzowie, że dzisiaj idę do kina na film Mój pies Artur. Więc opowiem wam jak było. Albo po prostu sami to na YouTubie będziecie wiedzieć.
Tak, po prostu. I tyle. Mistrzostwa. Dobra. Bascentkowane. Po prostu wam nie powiem, tylko sami będziecie to wiedzieć, wchodząc na YouTube, wpisując po prostu mój pies Artur Multikino. Jakbyście chcieli, to możecie z wielką chęcią przyjechać kiedyś do Kanisza, do Multikina. Dobra robota, piąta ryba. Dobra, trochę szybciej, bo mi się to trochę spieszy. Bas białe. Dobra, to już piąta ryba. Teraz będzie szósta. Niestety, wyzwanie jest takie, że 20 ryb muszę wykonać. A nawet to nie jest żadne wyzwanie, tylko po prostu trochę szybciej muszę się z tym pośpieszyć. Genialnie. Nie oderwałem wędki. I zobaczcie. Teraz moron biały. Teraz siódmą rybę będę łowił. Dobra robota. Siódma ryba złowiona. Moroń biały. Jestem po prostu mistrzem łowiectwa, widzowie. Uczcie się po mnie. Węgorz amerykański. Dobra. Ósma ryba. Co każdą inną sztukę będę łowił dla was, widzowie. No, coraz więcej x-ów. Dobra robota. Ósma ryba. Niszuka plamista. Bas czerwonouchy. Dziewiąta ryba teraz. Prosimy o dziewiątą rybę, widzowie. Dużo, dużo będę dzisiaj łowił specjalnie dla was. Po wczorajszym live'ie to normalnie czuję niedosyt, ale teraz już wiemy, że czuję, że złowię jak największą liczbę ryb. Brawo. Sumik kanałowy. Teraz sumika kanałowego se złowimy, widzowie. Dobrze, dobrze, trzymaj. Dziesiąta ryba. Sumik kanałowy. Dobra. Teraz niszczuka plamista. Jedenasta ryba. Jeszcze 10 ryb mi zostało do złowienia. Czekajcie, widzowie. Teraz tą rybę złowię bardzo szybko. Dobrze, 11 ryba złowiona. Bas biały. Dobra. Teraz 12 ryba. Sumik błękitny. Jeszcze tam kilka ryb zmieści mi się. Ale zobaczymy. 9 ryb jeszcze mi zostało, widzowie. 9 ryb. Genialne. 12 ryba. Jeszcze 8 ryb mi zostało, widzowie. Wiosłonoc amerykański. Teraz zobaczmy, czy tą rybę uda mi się złowić, bo to już jest moja 13. Genialnie. 13 ryba. Kurde. Zagadkowa karta. Już dalej nie mogę złowić. To wezmę po prostu te same ryby, co wtedy i tyle. Odbierzmy sobie tutaj. A tu mogę odebrać. Zdobywaj niebieskie haczyki z pojedynków, aby odblokować paczkę przynęt. Nie, nie, nie. Żadnego pojedynku dzisiaj nie zrobię.
bo po prostu ja muszę tutaj jeszcze coś ogarnąć z tym łowieniem. Albo, dobra, niech wam będzie. Jeden pojedynek dla was wygram, ale tylko jeden. Bo ja jestem dobry w łowieniu. Dobra. 14 ryba. I tak dalej. Trzymamy tą samą. Jedna ta ryba. Nie szuka plamista. Teraz 16 ryba. Pewnie taka sama, ale co tam. Dobra. Nie szuka plamista. Sumik błękitny. Teraz 17 ryba. Jeszcze 3 ryby. Jeszcze 4 ryby muszę złowić. Prawdziwy mistrz łowi zgodnie z planem. Zdumiewające. Świetna robota. Sumik błękitny. Teraz 18 ryba. Jeszcze 3 ryby do końca mi zostały. Każde innego rodzaju. Może dwie takie same złowię. A następne dwie inne. Sumik błękitny. Dobra. Nie sztuka plamista już była. To teraz może sumik kanałowy. 19 ryba to już jest, widzowie. A już 12 minut w filmiku leciało. Musimy jeszcze trochę ogarnąć z tym pojedynkiem i może coś złapię na haczek, jak mi po prostu pozwolą. Ale nie, ja tu jestem mistrzem. To nie chodzi o to, że mi pozwolą, tylko chodzi o to, żebym wygrał. Wiecie, o co chodzi, widzowie. Bas czerwonouchy. Dobra, jeszcze tą rybę se złowimy. 20 ryba to będzie i to już będzie chyba tyle. Ale jeszcze pojedynek będę musiał wykonać. Dobra, dobra. Łów, łów, łów. HP mi spada, ale jest genialnie, widzowie. Po prostu genialnie. Moron bijały. I teraz odbieramy sobie taką rybę. Teraz w pojedynku sobie zagramy. Oczywiście tego nie anulujemy. Tęcza. Tęczę. Nowa. Nowa ryba. Wskazówka. Dobra. Powinienem wygrać z mikro. To nie jest mikro cypek, jakby co. Tylko po prostu mikro z Rumunii. Coś niezłego. Łowimy dalej. Minuta i 0 sekund. 59 sekund zostało. Nie ma szans, Urugwajczyku. Wspaniale, dobra robota. Szybko znowu zaczynamy. Już dwie dobre ryby złapałem. Tęcza bultonos. Tęcza. Rzadka odmiana ryby. Jeszcze 18 sekund zostało, ale mi się wydaje, że to będzie niedługo już koniec, więc muszę się pośpieszyć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra. Odbieramy. Pojedynek zakończony. Koniec pojedynku. Wygrywasz. Brawo.
I oczywiście paczkę sobie odbieramy za niebieskie haczyki i za wygranie tego pojedynku. Dobra, tutaj se ulepszymy rybę do lepszego poziomu. Tutaj tak samo ulepsz i mamy więcej wzmocnienia HP. Jeszcze to trochę se ulepszymy, żeby było trochę lepiej i ok. Teraz jeszcze sobie tutaj odbierzemy zakwaterowanie od przynęt. Odbierzemy sobie jakieś tam wzmocnienie. Czy jest tutaj coś, czego nie widzę? Rzeka Kanaj. O, są dwie ryby, które jeszcze nie ulepszyłem. Ulepszam do lepszego poziomu. Dobra, malma. Teraz jeszcze został mi pstrąg źródlany. No i lepsze kilogramy, większa waga. I to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z Fishing Clash. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia już jutro, następnym razem, przy grze Dream Zone i przy wyjaśnieniu, co do kuja, kiedy w ogóle będzie. Filmik informacyjny jutro dla Was nagram. No to na dzisiaj tyle, trzymajcie się ciepło, oczywiście Pan Narka, pa. Pozdrawiam Was, Pawłowicki Gamer i życzę Wam miłego dnia. Do jutra, pa, bo zaraz idę do kina, pa.